Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony pomidorowy.pl i witam was w kolejnej sesji z... Zagrajmy w Jak 2 Renegade na PlayStation 3, ponieważ gramy z kolekcji HD na PS3, ponieważ wersja na PS4 jest siepałe, a wersja na PS Vita jest też taka sobie. Więc poprzednim razem skończyliśmy akt drugi, pokonaliśmy po raz drugi Barona Praxisa. Udało nam się zaliczyć wyścig Daxterem. Był to wyścig klasy drugiej. I zostaje nam tylko już ostatni wyścig, żeby zmierzyć się z Errolem, ponieważ Errol jest czempionem trzeciej klasy. No i oczywiście tam pojawił się też wątek ponownie fochu Jacka, tym razem ponieważ Kiran nie potrafi zrozumieć, dlaczego Jack pracuje dla Crew. I nie bierze tego pod uwagę, że jednak Crew dużo pomógł Jackowi, bo jednak no zdradził plany Barona chociażby itd. itd. No i teraz naszym zadaniem na dziś jest udanie się do Torna, do Underground, dlatego że mamy jedną z najgorszych misji, która teraz na nas będzie czekać, dlatego że jest to misja, która wymaga cierpliwości, to jest raz, a dwa wymaga chociażby troszeczkę takiego małego sprytu, żeby ją w miarę szybko zaliczyć. Mi zapewne się nie uda, ale możemy próbować oczywiście w nieskończoność i zobaczę, jak to się wszystko ładnie nagrywa. Nagrywa się cudnie. Dzisiejsza sesja będzie tak trwała, nie wiem, z godzinkę, godzinkę 15, ewentualnie półtorej, dlatego że chcę po prostu mieć tam dodatkowe odcinki, żeby, wiecie... Bo jednak nie ma co ukrywać, ale Jack 2 niedługo będzie dobiegał końca i będziemy mogli wtedy spokojnie zabierać się za Jacka 3. A teraz idźmy do Underground, dowiedzmy się co i jak. Nie mogę się tego doczekać. The Baron is still up to his old tricks. The Underground got word that several Crimson Blastbots are zeroing in on the hideout here. They're armored bombs which seek out targets. If any of those Blastbots reach this place, we're dead. Ah, what are you worried about, old man? You're almost dead anyway. Well, if you'd taken better care of yourself, I wouldn't be in the state I am now. Take out those Blastbots before they reach the hideout, Jack. They have proximity defenses, so do be careful. Good hunting! Ale bekowy gag, nie? No bo wiecie, tutaj Seymour młody i Seymour stary powiedzieli jedno i to samo zdanie, tylko że wiecie, z tą różnicą, że oni są w innych czasach i wiecie, ale podnieta, nie? No i jak widzicie, od razu się włączyła muzyka pościgowa, dlatego że można by powiedzieć, że misja zaczyna się z automatu. Zadanie, jakie musimy zrobić, to takie, że musimy pozbyć się Crimson Blastbotów, które są zaznaczone na mapie. Jest ich bodajże trzech. Tak, trzech, bo ja sobie wczoraj ćwiczyłem w sumie i mniej więcej pamiętam, że trójka była. Więc no spróbujmy ich załatwić. Będzie to nie lada wyzwanie, ponieważ to są skurczybyki, które są naprawdę mega wytrzymałe. I to, że działka i Crimson Guardowie tutaj panują, wcale nie ułatwia sytuacji, wręcz przeciwnie, bardzo mega utrudnia. I zabawne jest to, że Vulcan Fury to najlepsza broń na te Crimson Blast Boty. Bo jak sami widzicie, całe ammo wyładowałem na tego Crimson Blast Bota. Ale no, to jeszcze nie koniec, jeszcze musimy dwa zarżnąć. Jest to misja z ukrytą czasówką, dlatego że jeżeli Crimson Blast Bot dojdzie do bazy Underground, to uruchomi się odliczanie, które oczywiście no, świadczy o tym, że jeżeli powiedzmy dojdzie do zera, no to Crimson Blast Bot za przeproszeniem jebnie obok Underground, co oczywiście spowoduje, że wszyscy z Underground zginą, czyli tam wiadomo, Seymour, stary i młody, Torn. No, chyba nie muszę mówić takich oczywistych rzeczy, co nie? Dobra, jeszcze jeden został.
Chciałbym tę misję za pierwszym razem zaliczyć, ale chyba nie będzie mi to dane, ale zobaczymy. Wiem, że ja i moi kuzyni z tą misją mieliśmy uber problem za naszego dzieciństwa. Sami widzicie, co się odpierdziela, nie? Chyba nie muszę wam tego tutaj przedstawiać. Kurde, byłem blisko, ja nie mogę w to. Nie wierzę w to po prostu. I teraz nadrabiaj, kurde, ammo. Dobra, trudno się mówi. No ale tak poza tym to myślę, że dzisiaj uda nam się zaliczyć prawie całą grę, bo mamy obecnie 70%. Za tą misję dostaniemy 1%, czyli będziemy mieli 71%, ale no. Po tej misji zaczniemy jeszcze gorszą misję, więc spokojnie, nie macie czego się tutaj bać. Jeżeli chodzi o, nie wiem, robienie ze mnie beki, bo uwierzcie mi, będziecie mieli wystarczającą bekę ze mnie. Dawaj. Dobra, Crimson Guardowie dalej mnie ścigają. Ja natomiast będę musiał teraz obrać tę stronę. I będzie legit. Tam widzę, że idzie z tamtej strony. Ja chyba bym raczej poleciał w tę stronę, dlatego że ten Crimson Guard jest mimo co bliżej bazy niż tamten. Aczkolwiek mogę się pomylić. Nie jestem dobry, jeżeli chodzi o położenie geograficzne. Powiem tak, pojazdy jednosiedzeniowe, czyli taki zoomer, którym teraz się poruszam, to są najgorsze pojazdy, jeżeli chodzi o tę misję, dlatego że one są bardzo mało wytrzymałe i no mogą po prostu szybko wbuchnąć, nie? Dlatego rekomendowane jest jeżdżenie tymi dwusiedzeniowymi, nie jednosiedzeniowymi. Może tego jakoś jeszcze pocisnę. Ale kurde, nie sądzę. No właśnie, kurde, to jest naprawdę przesrana misja. Jej nienawidzę. Dobra, przed chwilą, jak zauważyliście, buchnął ten drugi Crimson Blast Bot. I teraz kierujemy się w stronę trzeciego. Mam nadzieję, że przeżyję to. Bo serio, zanosi się na to, że będę, kurde, 50 raz tą misję powtarzał. Nie, no, nawet nie żartuję. To już jest moja chyba 10 próba przejścia tej misji. To jest naprawdę tak przesrana misja, że to jest przegięcie pały, nie? Dobra, mamy go. O! Jest! 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 Dobra, udało się. Jezus Maria! Ile mieliśmy prób, żeby przejść tą misję? God damn it! Ale dobra, w końcu się udało. To jest naprawdę tak beznadziejna i gówniana misja, że to jest szok.
Dobra, jak stoimy samo? No jako tako stoimy, dobra. Kradniemy kolejny pojazd dwusiedzeniowy i jedziemy do crew teraz na kolejną misję. Pół godziny mi to zajęło. Bullshit. Totalny bullshit. Dlatego między innymi hejtuję tę misję za dzieciaka i hejtuję ją do dzisiaj. Misja z Crimson Blast botami to jest najgorsze gówno, jakie mogło być. Zaraz obok tych Hellcatów zasranych. Nienawidzę tego. A następna misja to w ogóle to będzie, kurde, szczyt wszystkiego. Ale ja wam powiem dlaczego. Zresztą to jest między innymi jedna z wad w Jacku 2, że tutaj nie ma tych checkpointów, bo te checkpointy stosunkowo by ułatwiły sprawę. Szczególnie w takich misjach. Dobra, dojeżdżamy do baru crew i zobaczymy, co on ma nam do powiedzenia. You boys are all right, and since the boss is out of it right now, I'm going to give it to you straight. I've been cruise heavy for years, and I've done some things I'm not proud of. But this time, I think Crew's gotten himself and us into something really nasty. I'm thinking of getting out. Oh, Sig's beginning to like us, Jack. Come here, you big lug. Hugs for everyone. Knock it off. I think Crew's trying to... What? Relax. Watch me butter up Bun Boy. Hey there, stuffed crust! How's it feel floating on top of the food chain? Ooh, Crewmeister. Have you been exercising? You're looking good. You are definitely living large. Mm-hmm. And those legs, they're so chiseled. I need you to escort three of my boys down into the sewers and visit that statue again. I've heard that Mars' cheeky face might contain another secret, and I want you to see if the stories are true, eh? Make sure all three of my boys get to that statue, and they'll do all the rest, Więc Crew sobie spał, sobie drzemał, że tak powiem, jakkolwiek to brzmi. Odpoczywał sobie w każdym razie. I mieliśmy małą tutaj rozmowę z Sigiem, który zaczyna podejrzewać, że Crew w coś wplątał nie tylko Siga, Jacka oraz Daxtera, czyli między innymi Crew wplątał nas w taki interes, przez co możemy mieć naprawdę poważne konsekwencje. I kiedy Crew się przebudził, to dał nam misję, byśmy udali się do kanałów, ponieważ w kanałach mamy tam statuę Mara i coś interesującego jest przy tej statule, co Crew bardzo chce, żebyśmy zdobyli. Jak myślicie, co to może być? Zaraz zobaczymy, jak w końcu się tam dostaniemy. I drogę wam pokażę oczywiście całą, bo może być ktoś, kto nie pamięta drogi do kanałów. Zastanawiam się, jaka będzie kolejna misja. Jak mówię, dzisiaj co prawda gry nie przejdziemy, ale przejdziemy tak 3/4, będziemy bardzo blisko końca, żeby na następnej sesji już kompletnie grę zakończyć, no nie? Bo to już będzie wtedy wszystko. Wszystko i jeszcze raz. Wow, wszystko, przepraszam za czkawkę. No i dojechaliśmy do kanałów. No i nie muszę chyba wspominać, że po Jacku 2 od razu zabieramy się za Jacka 3, co nie? Aha, bardzo, bardzo ważna uwaga. Od tego momentu zaczynamy misję eskortową. To są ludzie od Crew, których musimy eskortować, a raczej pomóc oczyścić przy okazji tutaj metalheady, bo jak widzicie, metalheady się tutaj kręcą. Więc na co my jeszcze czekamy? Trzeba zebrać darmowe skull gemy. I tak, to jest kolejna z tych misji, gdzie ja oczywiście wraz z moim kuzynostwem rage'owaliśmy, dlatego że to jest jedna z najbardziej posranych misji, bowiem metalheady są w stanie tutaj tobie zabrać oczywiście dwa paski zdrowia, co nie? I wszyscy o tym doskonale wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o naszych tutaj kompanów, to im są nawet prawie połowę życia w stanie zebrać. I nawet nie żartuję. Wystarczy, że nie wiem, grupka trzech się rzuci dosłownie metalheadów na tą oto grupkę naszych ziomków.
I dosłownie mamy game over, jak jeden z nich chociażby zginie. I jeden z tych ziomków, z tych tutaj, co widzimy na obrazku, w sensie ich tam pasek zdrowia i tak dalej, to jeden z ziomków powraca w Jacku Trójce. Ale proszę nie spoilerować, który to, bo będę instant banował za spoilery. Bo jednak są osoby, co mogły nie grać w Jacka i dopiero teraz poznają serię. I starajcie się tutaj na bieżąco czyścić teren, dlatego że jak widzicie, czasami metalheady pojawią się za naszymi kompanami, co może utrudnić trochę przejście poziomu. Jak wspominałem, nie lubiłem bardzo tego poziomu, w sensie tej misji za dzieciaka. To była misja, która sprawiała mi nie jeden problem i mam nadzieję, że tym razem nie sprawi mi problemu na tej oto sesji, bo ćwiczyłem sobie wczoraj. Tak jak ćwiczyłem poprzednią misję, ale poprzednia misja dała mi kurde w kość. Bo ją za 10. razem zaliczyłem. Znaczy i tak to jest lepiej niż wczoraj, bo wczoraj to za 30. razem zaliczyłem, I guess, ale to nie powinno się zdarzyć tak czy siak. Mógłbym w sumie z jetboarda skorzystać, ale jednak mam pewne obawy, ponieważ no właśnie, laser. Uwaga. Radzę wam uważać. No i coś czułem, że tak będzie, dlatego teraz zrobimy coś. Coś takiego. Jest jeden tutaj fałszywy moment w tej misji. Jeden dosłownie fałszywy moment. Bowiem to jest moment, kiedy w zasadzie on będzie tutaj teraz. Zastanawiam się, czy czasem nie użyć Dark Bomb i Dark Jacka, ale to zobaczymy. To jest najgorszy moment w tej właśnie misji. Bowiem tutaj przez ten wybuch obudziliśmy metalheady, które teraz będą próbowały nas zarżnąć. I jak widzieliście, mieliśmy przed chwilą ikonkę save'a, to co nie? Otóż tak, gra się tutaj z automatu zapisała, ale kiedy zginiesz, powtarzasz całą sekcję od zera. Całą sekcję od zera. Nawet nie żartuję. Nawet nie wiecie, jaki to był problem za dzieciaka, jak grałem z kuzynami. To była misja, którą dosłownie przeklinaliśmy i nawet mieliśmy coś takiego, że kurde zrage'owaliśmy gierkę na chyba tydzień bodajże. Dosłownie zrage'quitowaliśmy na tydzień gierkę. No i oczywiście dałem dupy. Zginąłem. I zaczynamy wszystko od zera. Tak jak zresztą wam przed chwilą powiedziałem. To jest dlatego... Ta misja jest dosłownie piece of shit, nie? Piece of shit, dosłownie. Nie cierpię tej misji i może ona zostać, kurde, spalona żywcem. Najgorsza misja chyba w Jacku Dwójce. I tak, zdaję sobie sprawę, że misje w aktu trzecim misje w akcie trzecim powinny być trudne. Ale no kurde, bez przesady już. Bez takiej przesady, no nie? Tym bardziej, że kurde, sama walka z ostatnim bossem nie jest aż taka trudna. Nie, żebym się czepiał. I co się z nimi stało? Gdzie oni uciekli? Dobra, runda druga, frajerzy. Teraz używam Dark Jacka. Ale bo jednak nie, bo jak widzicie, kurde, już go zmarnowałem. W beznadziejny sposób. Jedziemy z nimi, kurde, gryźcie piachy. Gryźcie piach, frajerzy. Jeden z drugim. O nie, o nie. Tak być nie będzie. Nie na mojej warcie. Let's go.
Bez żadnego ammo ich pocisnąłem. To jest dopiero hardcore. To jest dopiero hardcore. Dobra. Tu będzie taka cutscenka. Stand back. We're professionals. All right, boys, let's blow this sucker sky high. Wait. Who told you to? No! There's what we're looking for. The Hadamard gem. Thanks for the escort, buddy. We'll take it back to crew.